Kurczę, 3 bomby w ciągu jednego tygodnia, w niedzielę na półmaratonie, w czwartek na weselu i w sobotę na szutrach śląskich. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o właśnie w starcie w szutrach śląskich w Rybniku na dystansie 136 km. Co tam się podziało od początku do mety, jaka była trasa i co tak finalnie stało się z kołem, na którym jechałem, bo jak pewnie dużo osób widziało już na Instagramie, ponad 300 tysięcy wyświetleń i to cały czas rośnie. O! Kurwa! Jeszcze taki numer. Taka sytuacja. Jest wiele różnych komentarzy i wiele znawców karbonu itd. itp. Więc powiem Wam, co według mnie się tam zadziało. Jak ogólnie wyglądał ten dzień. A nie wyglądał on najlepiej od samego początku, bo tak jak wspomniałem, bombę miałem nie tylko na półmaratonie, gdzie ledwo co dobiegłem. W czwartek było wesele i stwierdziłem, że raz na jakiś czas można zaszaleć i zaszalałem troszeczkę za mocno. Powiem Wam szczerze, że na drugi dzień musiałem się mocno regenerować, tak aby w ogóle wstać w sobotę i wystartować w szutrach śląskich. Oczywiście ten start nie brałem jakoś super mega na poważnie, dlatego miało być totalnie na luzie i prawie by było, nie licząc tej końcówki. Tak to byłoby wszystko prawie, że sympatycznie. Jeżeli chodzi o sam start w szutrach śląskich, to impreza jest bardzo fajna. Dziwię się w ogóle, że frekwencje tam nie są aż tak duże, porównując do jakichś innych imprez gravelowych. Fakt, że to już jest końcówka sezonu, dużo osób już jest jakby powiedzmy albo na roztrenowaniu, albo po prostu już odkłada powoli rower do piwnicy, ale na krótszym dystansie chyba wystartowało 90 osób, na tym dłuższym co ja jechałem 30, więc no łącznie 120 osób to nie jest aż tak dużo, chociaż wynik i tak na pewno dużo lepszy niż w poprzednim roku, bo w poprzednim roku też startowałem, bardzo mi się podobało. I może od razu przejdę co do trasy. W tamtym roku trasa była naprawdę wyśmienita, była mega piękna, przecudowna. Szuterki premium itd. itp. W tym roku troszeczkę się zaskoczyłem niemile, bo myślałem, że widziałem, że trasa wiedzie w ogóle w innym kierunku i mniej więcej te tereny znałem, wiedziałem, czego można się spodziewać, ale miałem nadzieję, że jednak będzie więcej szutrów premium. Dużo było lasu, co mi się absolutnie bardzo podobało. Były górki, były piękne widoki. Jednak tych szutrów premium było w porównaniu do tamtego roku trochę mniej. Trochę szkoda, zawsze się milej jedzie jak te szuterki są fajne, ale no trasa jak trasa. Przyznam szczerze, że tym razem trochę mi już zabrakło Gianta Revolta X, którego miałem okazję przetestować, bo akurat na tej trasie sprawdziłby się idealnie. Tutaj na aluminiowym SKR 5 z karbonowymi kołami troszeczkę mnie wytelepało, ale nie było jakiejś tam mega tragedii. Jeżeli chodzi o sam start, no to wiedziałem, że będzie ogień, no bo to dystans 130 km w dzisiejszych czasach to nie jest jakiś mega długi dystans i od samego początku ci, co będą starali się ścigać o pierwsze miejsca, o wysokie lokaty, no to od samego początku, no to wtedy jest od startu ogień. I faktycznie tak było. Próbowałem na miarę moich sił na ten akurat dzień pojechać jakby w czołówce. Od samego startu wiedziałem, że to nie będzie miało większego sensu, ale jechałem ile tam fabryka podała. Wcale nie jechałem jakoś źle. Teraz nie patrzyłem za bardzo na statystyki, nie analizowałem, ale w granicach 300 watów cały czas coś tam się kręciło, więc noga wcale nie kręciła tak źle. Na początku do pierwszej godziny jechało mi się nawet. Po pierwszej godzinie już czułem, że jest ciężko. Po dwóch godzinach już byłem dętka. I powiem szczerze, że już dawno nie załapałem takiej bomby. Było naprawdę ciężko. Nie wiedziałem, jak w ogóle dojadę do mety, ale troszkę tam akurat zaczęły się takie cięższe tereny. Trzeba było podjechać pod górkę, trochę odpocząć na zjeździe. I na szczęście pojawił się sklep Dino, który był dla mnie zbawienny, bo szybko wleciałem. Kupiłem Pepsi jakiegoś chyba Grześka i pojechałem dalej. Na szczęście akurat jechało dwóch zawodników, których się, że tak powiem, podłapałem. No i tak po prostu sobie już pojechaliśmy swoje, aby w miarę bezpiecznie dojechać do mety, bez jakiegoś ścigania. Już nawet się, że tak powiem, umawialiśmy, że na spokojnie sobie wjedziemy do mety. Jeden obok drugiego, tak żeby, tam walczyliśmy tak naprawdę, znaczy nawet nie walczyliśmy, tylko nie walczyliśmy o pierwszą trójkę, tylko to ja zająłem finalnie 8. miejsce, gdyby nie to, że mały szczegół to było 7., no to
o 5., 6., 7. miejsce mniej więcej tak gdzieś walczyliśmy. To i tak dziwiłem się, że o tak wysokie. Myślałem, że będziemy trochę dalej, ale okej. Widoki były ładne, podobało mi się ogólnie. Końcówka też tutaj w okolice Rybnika, no to są fajne, utwardzone drogi, więc ta końcóweczka już była dosyć przyjemna. I przyszedł ten moment, gdzie no było już takie, powiedzmy, w miarę rozluźnienie, już jechaliśmy naprawdę bardzo spokojnie i naprzeciwka jechał samochód. Zawodnik przede mną delikatnie chyba spanikował i nagle gwałtownie zahamował. I ja też musiałem gwałtownie hamować, gdzie mało co nie liznąłem mu koła. I w momencie, wiecie jak to jest, że już jesteście praktycznie przy kimś, koło w koło, no to delikatnie odbijacie. I akurat tutaj był taka, no można powiedzieć, delikatna betonowa wyrwa. Ciężko stwierdzić po filmiku, bo wydawało mi się, że ona była chyba trochę większa niż to widać na filmie, ale film pokazuje, że ona wcale nie była jakaś tam duża i pod kątem wjechałem kołem właśnie w krawędź i dużo znawców, którzy tam pisali w komentarzach, piszą, o, że polskie karbony to gówno. Jakbym podejrzewam jechał teraz na tym tymczasowo zamontowanym Elite Wheelsie Drive, które według mnie to są takie chińskie premiumy, to też większość osób by stwierdzili, że chińskie gówno. Jakbym jechał na Rowalach albo Bontragerach, to by stwierdzili, że premium gówno. Jakbym jechał na aluminiakach, to też by ludzie stwierdzili, że pewnie, że aluminium to gówno, tylko karbony. Według mnie no, nie do końca jest to wina raczej obręczy. To był akurat taki niefortunny przypadek, niecodzienny, bo zazwyczaj jak się wjeżdża na jakieś no, dziury, nierówności, korzenie, no to raczej się wjeżdża tak centralnie. Tak wiecie, że opona bezpośrednio uderza. Tutaj było to mniej więcej tak pod kątem. Opony, na których jechałem akurat tym razem, no to są takie opony testowe, które ostatnio mam, czyli Challenger Gateway'e w wersji XP. I z tego, co tutaj jest napisane, to one są kompatybilne z Hooklessem, chociaż miałem też już w ręce Challenger Gryfiny i one się okazały kompletnie niekompatybilne z Hooklessem i faktycznie nawet próbowałem z ciekawości założyć je na obręcze Hookless i nawet nie chciało to uszczelnić z mlekiem. Tutaj raczej większych problemów nie miałem, chociaż żeby uszczelnić te opony, to też musiałem użyć mleka i odkąd jest zamontowane mleko, no to powiedzmy jest ok. Także dosyć szybko z nich chodzi ciśnienie, ale to nie będę się jeszcze zagłębiał na razie o tych oponach, bo będzie na pewno o nich osobny odcinek, jak jeszcze trochę pojeżdżę. Ale te opony są takie, można powiedzieć, dziwne, bo jak to mówią, że to są opony oponoszytki i jak zdążyliście zauważyć na filmiku, no to one są po rozpakowaniu są takie płaskie. One nie są jak standardowe, zawsze zwijane opony drutowane, że one już mają taki wyszony balon, tylko one są centralnie płaskie. Więc w momencie, kiedy doszło do tego, no nie to, że wypadku, tylko do tej, jakby powiedzmy, usterki, no ta opona to kompletnie mi zleciała, jakby się tam tak rozszczepiła i wyglądało, jakbym przyjechał na fatbike'u. Więc ciężko te opony było założyć. I jak widzicie, no w momencie jakichś tam kryzysowych może być sytuacja, że mogą one Wam kompletnie zejść z obręczy. Oczywiście część teoretyków stwierdziła, że musiałem mieć na za niskie ciśnienie, że pewnie miałem z jedną atmosferę i to przez to dobiło i tam się uszkodziło. Oczywiście, że nie. Jak ten, kto ogląda mój kanał dłuższego czasu, to ja nie jestem zwolennikiem niskiego ciśnienia i rzadko kiedy schodzę poniżej 2 atmosfer, czyli 30 PSI. I tak było w tym przypadku, że z przodu miałem 30 PSI, z tyłu miałem 35, bo to jest takie jakby moje ulubione wartości od dłuższego czasu. I ja uważam, że to jest troszkę wina opony z połączeniem z Hooklessem. Wydaje mi się, może mi się tylko wydawać, że w momencie, kiedy wjechałem to pod kątem, to ta opona mogła się ześlizgnąć i wtedy obręcz mogła przywalić. Może mi się to tylko tak wydawać. Może po prostu też było tak, że w momencie, kiedy uderzyłem bardziej ścianką boczną, no mówię, bo to było pod kątem, to nie było centralnie, że wjechałem na krawędź, tylko to było pod kątem, no to mogłem przywalić tym rantem. Może te opony też są, jakby trochę ta guma jest taka miększa i też było to ryzyko, że
no, przywaliłem bezpośrednio jakby obręczą w ten beton, tak? No bo jeszcze raz, jeżeli ja przywalę centralnie, no to wiadomo, że opona ugnie się do jakiegoś tam momentu i raczej jest małe ryzyko, że dobije do samego końca. W momencie, kiedy ja tutaj walnąłem tak rantem, no jest ryzyko, że ta opona się mogła gdzieś tam troszeczkę przesunąć i przypierdzielić centralnie tutaj w obręcz. Ciężko mi jest jakby to do końca powiedzieć. No niestety nie jest nagrany ten moment centralnie, tam gdzie ta obręcz ma styk z tym betonem. Powiem tak, na kołach karbonowych jeżdżę już parę lat. Na kołach Vinci jeżdżę już drugi sezon, bo w tamtym roku miałem GRV 44, teraz mam 40 Race GRV. Czyli troszeczkę bardziej wycieniowane, ale no nie czuć jakby pod palcami, pod ręką, że one są jakieś gibkie, bo są czasami obręcze karbonowe, które weźmiemy w palce, naciśniemy i one się uginają. Te obręcze jak najbardziej wydają się bardzo solidne, więc nie szukałbym winy w samych obręczach. Bardziej tutaj troszeczkę może w konstrukcji tych huklesów wraz z połączeniem może opony. No i po prostu to, że był to niefortunny przypadek, bo mówię, nie jeżdżę pierwszy raz na karbonach. Ja lubię zaryzykować troszeczkę na zjazdach. Nieraz przypierdzieliłem tak już kołami, że kręgosłup to mi mało co żołądkiem nie wyszedł. Więc mówię, nie szukajcie winy w karbonowych orężach. Chociaż i tak wiem, że będziecie pisać, że i tak karbon to gówno. Komentarze są różne, różne są wasze opinie. Jeżeli oczywiście macie jeszcze jakieś pomysły, co mogło zajść nie tak, to możecie pisać. Ja tam oczywiście z miłą chęcią poczytam. Lubię czytać wasze komentarze, ale przejdźmy jeszcze może do innych kwestii. Nie skupiajmy się tylko na samych kołach. Co do szutrów śląskich, no to jeszcze chciałbym wspomnieć tutaj w imieniu organizatora, że w listopadzie odbędzie się tak zwany Rat Race, czyli bardzo ciekawy wyścig w formie takiej australijskiej, że będzie na parkingu podziemnym startować powiedzmy 10 osób i co rundę jedna osoba będzie odpadać i 5 osób będzie przychodzić do następnej kolejki. Wyścig w formie takiej też trochę imprezy z DJ-ami, z dronami FPV itd. itp., gdzie zapowiada się bardzo ciekawie. To chyba będzie 8 bądź 9 listopada. Przyznam szczerze, że chciałbym czymś takim startować, ale troszkę no, osobiście muszę ciułać kasę na naprawę obręczy, więc no, na razie nie będę wdawał się w jakieś tam dodatkowe wydatki, chociaż impreza zapowiada się bardzo fajnie. I z mojej strony mogę tutaj delikatnie zareklamować, że no, wydaje mi się, że będzie ok, ale co wyjdzie, no to zobaczycie pewnie w jakiejś innej relacji, na jakimś może innym kanale, ewentualnie na relacjach szutrów śląskich, które polecam. Rower dobrze znacie. Tym razem na szczęście nie spadł mi łańcuch, chociaż wolałbym, żeby mi spadł łańcuch, niż strzeliło koło. Tu już mam zamontowany troszkę inną przerzutkę, bo normalnie jeździłem do tej pory na GRX-ie w tym rowerze, a tu już mam coś nowego do potestowania. Zobaczymy, jak to chińskie coś będzie się sprawdzać. Rower, ja jestem ogólnie z niego zadowolony. Za niedługo będę chciał podsumować ten rower jak po przejechaniu 5000. Ja wiem, że część komponentów jest tutaj delikatnie zmieniona, praktycznie wszystko, no ale oczywiście według mnie zawsze rama to jest podstawa i tutaj mogę się wypowiedzieć odnośnie niektórych kwestii, bo jest ona dla mnie troszeczkę zaskakująca, ale to jeszcze tam przejdziemy do tego tematu w innym odcinku. Pozbyłem się trzeszczenia teoretycznie z suportu i jak się ktoś wsłuchał, no to na tym wyścigu jeszcze trzeszczą mi suport, a teraz już nie trzeszczy. To też jest temat na osobny film, bo to, co tam się podziało, to jest o Jezus, kosmos. Można by było rozebrać cały rower, a jedna pierdoła, kurde, i trzeszczenie znikło, a walczę z tym praktycznie już od majówki, od Lykonika. Już wszystkie rzeczy posprawdzałem i nadal coś było nie tak, ale pozbyłem się tego na szczęście. Z rzeczy, których jestem zadowolony na tym starcie, to na pewno licznik, bo oczywiście bardzo dobrze nawigował i po raz pierwszy
udało mi się pomylić trasę właśnie tutaj na Szutrach Śląskich, bo był moment, że powinniśmy pojechać prosto, odbiliśmy w prawo i to zrobiliśmy po prostu tak intuicyjnie, nie patrząc się w ogóle na nawigację, bo faktycznie trasa prowadziła prosto, ale była taka troszkę jakby bardziej zalesiona i nie była ona do końca jakby oczywista. Ja nie wiem, czy w tamtym roku nie zrobiłem tego samego, bo chyba w tamtym roku na pewno końcówka trasy prowadziła tak samo i też mi się wydaje, że chyba odbiłem tam delikatnie w prawo, bo to jest tak, no, można powiedzieć intuicyjne miejsce, żeby się odbija w prawo drogą główną, a po prostu trzeba pojechać prosto, gdzie tam już troszeczkę te tereny nie wydają się takie oczywiste. Czyli po raz pierwszy jeżdżąc na Hammerheadzie udało mi się pomylić trasę, więc naprawdę wow. No i co, jestem zadowolony z kamery DJI Osmo Action i tutaj muszę niestety powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakość tego ostatniego nagrania, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o tak zwanej postprodukcji. Przed wstawieniem na YouTube'a wyglądało to naprawdę świetnie, fenomenalnie. Jak wrzuciłem to na YouTube'a, to w Full HD wygląda to tak średnio, w 4K wygląda to już przyzwoicie, więc jeżeli ktoś ma możliwość obejrzenia i jeszcze nie obejrzał tego, no to niech sobie obejrzy w 4K. Może mój błąd, bo chyba troszeczkę dałem mniej bitrate'ów, jeżeli chodzi o eksport danych, ale wydaje mi się, że to będzie właśnie tkwiło w tym, nie? Więc z kamerki jestem bardzo zadowolony, tym bardziej, że pojechałem na jednej baterii na 130 km, niecałe 5 godzin jazdy. Miałem ponad godzinę, nie wiem, chyba 20 nagrania i jeszcze miałem ze 30 chyba procent baterii zapasu, więc no tutaj kamera robi ogromną robotę, tylko mówię, że akurat tego nie było widać na ostatnim filmie. Dobra, bo chyba za dużo się tłumaczę z niektórych rzeczy. A cóż, sezon się, można powiedzieć, powoli małymi krokami zakończył. Jak wy oglądacie ten film, prawdopodobnie to jest niedziela i akurat mam swój ostatni start, ale już biegowy. Maraton biegowy, 42 km. Będzie ciekawie, coś czuję. Tym razem wiem, że na pewno nie będzie ognia od samego początku. Pobiegnę z Peacemakerem. Postaram się na 4.40, zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Jeżeli ktoś jest ciekaw mojego wyniku, to oczywiście będzie mógł sobie to zobaczyć na Strawie bądź na Instagramie, bo na pewno będzie jakaś relacja storka i oczywiście całość maratonu będzie zarejestrowana na Strawie, więc możecie sobie tam to oglądać. Trochę smutno, jeżeli chodzi o te koło. No bo na szczęście Vinci ma crash replacement, ale no nie ma tak może dobrego crash replacementu jak w Bontragerze, że obręcz czy tam koło jest wymieniane na nowe za free do 2 lat, a po 2 latach właśnie jest to robione w miarę tam po kosztach. Tutaj na szczęście jest 50% rabatu od uszkodzonej części. No i to jest naprawdę duży rabat. Minus taki, że ta obręcz nie jest tania, bo kosztuje prawie 3000. No, więc troszkę po portfelu zaboli, no ale czasami trzeba się liczyć z jakimiś kosztami. Mniejszymi bądź większymi. I tak z tego sezonu jestem bardzo zadowolony. Nie sądziłem, że on taki będzie. Na przyszły sezon zapowiadam, że będzie jeszcze lepiej. To, co muszę się skupić na pewno, to na tym, żeby w końcu skonstruować, złożyć rower odpowiedni pod moje predyspozycje, możliwości, tak żeby był jak najmniej awaryjny i tym będę się skupiał właśnie przez najbliższe miesiące. Ale nie tylko, bo też na kanale zobaczycie parę nowości. Jeszcze pozostaje mi podsumować kilka tutaj testów, które robiłem w tym roku. No i czas trochę zwolnić tempo, nie? Czas w końcu trochę wypocząć. Listopad będzie na pewno dla mnie mocno regeneracyjny. Zobaczymy jak bardzo, ale na pewno nie spocznę na laurach. Więc piszcie w komentarzach może jak wam minął sezon, jakie wy mieliście przygody, te lepsze i te gorsze. Piszcie w komentarzach jakie plany macie na przyszły sezon, czy będziecie bić swoje życiówki, czy czekają was nowe wyzwania. Ja przygotowuję się mocno do przyszłego sezonu, aby móc w końcu wystartować na nieco dłuższych trasach, żeby to nie były dystanse rzędu 200-250 km, a 400, może nawet 500.
Więc trzymajcie kciuki, aby faktycznie mi się to udało. Bo ja bardzo lubię długie dystanse, chociaż nie mam za bardzo na nie czasu, ale chyba w przyszłym roku trochę czasu będę mieć więcej. Jeszcze pytacie, co z RS-em, Hulkiem? Odpowiem jednym zdaniem, nie ma i nie będzie. Może w innym filmie troszeczkę rozszerzę tą kwestię, ale no za dużo powiedzieć niestety nie mogę. No i to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.